Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jutsu w Naruto, które są za silne. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy również są za silni, ale nikomu to nie przeszkadza. Tytułem wstępu. W Naruto jest naprawdę masa technik, najróżniejszych odmian, tak mówię o Tobie Rasenganie, i przynajmniej w teorii można każdej z niej jakoś przeciwdziałać, tylko że z niektórymi jest to prawie niemożliwe, albo dla większości nawet doświadczonych shinobi jest to nie do ominięcia. I dzisiaj postaram się przedstawić Wam właśnie kilka takich technik. Lecimy. Edo Tensei. O tej technice nagrywałem cały oddzielny filmik jakiś czas temu i mówiłem tam, że w anime jest uważana jako najmocniejsze jutsu, jakie kiedykolwiek istniało. I wiecie co? Ja się z tym zgadzam. Edo Tensei jest dla mnie kompletnie nieciekawe przez to, jak fabularnie zostało wykorzystane na masową skalę i w sumie przez to dostaliśmy masę nieciekawych odcinków. Ale z drugiej strony jest to bardzo ciekawa technika, bo nie ma prawie słabych punktów. Przypominam, że anulowanie tej techniki jest możliwe głównie przez wykonującego tą technikę, a nawet jego zabicie nie spowoduje jej wyłączenia. Oczywiście widzieliśmy, jak Madara się z niej uwolnił, czy niektórzy wskrzeszeńcy sami spowodowali, że wyzwolili się z rąk Kabuto, ale tak naprawdę to tylko mały ułamek i bądźmy szczerzy, kto inny byłby w stanie to powtórzyć, a nawet jeśli to hej, jest jeszcze jakiś miliard innych osób, które można wskrzesić i mieć pod kontrolą, samemu siedząc gdzieś 100 km dalej. Ta technika nie broni użytkownikowi nawet wskrzeszenia osoby znacznie silniejszej od siebie, więc ryzyko jakieś jest, ale z odpowiednią wiedzą, wskrzeszając osoby, które będą miały podobną ideę, jest to technika prawie nie do skontrowania. Techniki polegające na szybkości. Z takich przykładów od razu możemy tutaj wrzucić Hiraishin no Jutsu czy Shunshin no Jutsu, które są po prostu masakrycznie OP. Już nie chodzi o techniki, które w jakiś sposób zwiększają nieco szybkość poruszania się użytkownika, ale właśnie o takie jak te dwa przykłady, w których jedyną kontrą jest właśnie posiadanie jeszcze szybszej prędkości albo jakiejś obrony absolutnej, która pozwoli ci na nieotrzymywanie ataków pomimo tego, że nawet ich nie widzisz. I w sumie to hej, przecież Miyato z pomocą tej techniki był w stanie solo pokonać 1000 randomów, co oczywiście chyba nikogo nie ekscytuje, bo tego nie widzieliśmy, ale nawet w świecie Naruto jest to po prostu za potężne. Nie powiem, że nie podoba mi się styl, w jakim jest to najczęściej wykonane, wtedy bym po prostu skłamał, bo z jakiegoś powodu techniki polegające na szybkości są po prostu widowiskowe i bardzo ciekawe, ale właśnie problemem jest to, że dosłownie kilka osób na całym świecie jest z tym jakkolwiek w stanie konkurować, więc jak najbardziej te techniki powinny tu trafić. Umiejętności Mangekyou Sharinganów. Koto Amatsukami, Tsukuyomi, Amaterasu, Kamui. To wszystko jest bardzo widowiskowe i fajne, ale ponownie jest też cholernie mocne. Mocne na tyle, że nawet bardzo, bardzo silni shinobi nie są w stanie tutaj nic zdziałać, no bo zobaczmy po kolei. Koto Amatsukami, genjutsu idealne. Nie wiesz, kiedy jest na ciebie rzucane, nie wiesz nawet, że było, po prostu zmieniasz zdanie i nie masz nic do gadania. Tsukuyomi, kolejne potężne genjutsu, któremu praktycznie nie sposób się oprzeć. Amaterasu, czarne płomienie, które nie zgasną, dopóki nie spalą celu. Jest możliwość przeciwdziałania im w jakiś sposób, ale bądźmy szczerzy, ile osób jest w stanie to zrobić? No i Kamui, które również jest broken. Na początku może takie nie było, gdy Kakashi próbował w nie złapać pół odcinka Deidare, ale później używane było w sekundę i ponownie było praktycznie nie do ominięcia. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze takie rzeczy jak Susano, Izanagi, Izanami, także please nerf Kishimoto. Sozo Saisei. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem, ale jest to kolejna z kilku technik, które powodują, że dana postać jest w jakiś sposób nieśmiertelna. Wiadomo, tak jak w przypadku poprzednich jutsu, nie jest to takie powszechne i nie może być używane przez dosłownie każdego, a tylko Sakura i Tsunade były w stanie tego użyć, a przynajmniej tylko one nam zostały pokazane, ale znowu. W zasadzie używając tego jutsu mogą one być workiem na pociski i kompletnie nic nie jest w stanie ich ruszyć. Można z pomocą tego medycznego ninjutsu przeżyć przecięcie na pół, no dosłownie wszystko, choć przynajmniej w tym przypadku używanie tej techniki powoduje skracanie swojej żywotności, więc nie ma ona jedynie plusów. Ósma brama. To nie do końca jutsu, ale trudno, musicie mi wybaczyć. Oczywiście jest to samobójcze otwarcie bram i przynajmniej w teorii nie ma temu jak przeciwdziałać, ale wiadomo jak to jest w Naruto, jak trzeba to przeżyjesz. No ale to już kompletnie inna sprawa, dlatego nie rozwodząc się nad tym bez sensu, powiedzmy sobie co się dzieje jak otworzy się wszystkie 8 bram.
No, jesteś kurde bogiem. Dosłownie nikt, włącznie z Madarą, nie ma z tobą szans, choć znowu, jeśli musisz, to przeżyjesz. W przypadku Gaia efekt finalny był żaden, więc w teorii gość po prostu by umarł na marne, ale zastanówmy się, kto inny, kto nie jest dosłownie bogiem, by to przeżył. No chyba jedynie Sakura i Tsunade z nieśmiertelnością. Myślę, że sam osobiście nie wrzuciłbym tej ósmej bramy tutaj, gdyby Gaj rzeczywiście po wszystkim zginął, ale z racji, że tak się nie stało, uznaję to za coś zdecydowanie za silnego. Talk no Jutsu. Nie no, żartuję, to jest poważny podcast. Susanoo Itachi'ego. Mówiłem przedtem o umiejętnościach Mangekyu, ale w mojej opinii Susanoo Itachi'ego zasługuje na oddzielny punkcik, a wszystko przez to lustro Yata i miecz Totsuka. Oczywiście powtórzę się jeszcze raz, to na pewno nie tak, że te bronie kontry nie mają, no ale w anime wręcz zostało powiedziane, jakby nie miały, były niezwyciężone, bo przecież lustro Yata wszystko odbije, a miecz Totsuka wszystkich zapieczętuje. I tak jak w przypadku pozostałych jutsu, kontra na pewno się znajdzie, jeśli będzie potrzebna, ale z pewnością nie będzie to dostępne nawet dla 0,1% wszystkich shinobi w świecie Naruto. Limbo. Są to klony, które są niedostrzegalne dla zwykłego oka i znajdują się trochę w takim innym świecie. I można powiedzieć, hej, to przecież tylko klony, no ale są one niewidzialne. Nie masz trybu mędrca sześciu ścieżek albo Rinnegana, więc nie masz też żadnej kontry, a ile osób ma te zdolności? No właśnie. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że Madara posiadając dwa Rinnegany mógł stworzyć takich klonów 5, a także jeśli chciał, to po prostu podmieniał się z danym klonem miejscami w ciągu jednej sekundy. No jeśli to nie jest OP, to ja nie wiem co jest. Jinton, Genkai Hakuri no Jutsu. Tą technikę wrzucam trochę jako taką ciekawostkę, bo równie dobrze można powiedzieć zdanie, które za chwilę wypowiem o dosłownie większości jutsu, a mianowicie, jeśli uda ci się tą techniką kogoś trafić, to już jest po tobie. Tylko że choć Rasengan kiedyś był czymś bardzo, bardzo potężnym, tak teraz wydaje się być mierny w stosunku do jutsu, które były manifestowane na wojnie. Tak technika, której używali Onoki i Mu, nadal robi wrażenie. Gdy przeciwnik zostanie złapany w tej strukturze, to poniekąd jest już stracony, ponieważ w środku danego kształtu następuje coś, co przypomina eksplozję i przeciwnik po prostu wyparowuje. Mogłem tutaj wsadzić jeszcze jakieś przeklęte pieczęcie, tryby mędrca, ogoniastej bestii i tak dalej, ale to mi się trochę gryzie z tematem, ponieważ po pierwsze to nie jest jutsu, a po drugie nie jest to za silne, bo daje tylko moc, która i tak jest do przeskoczenia. Nie daje jakiejś nieśmiertelności czy mocy, której nie jesteś w stanie w żaden sposób osiągnąć, tak jak właśnie ósma brama chociażby. Tak samo nie dawałem tutaj technik pokroju Shinra Tensei, bo choć jest to naprawdę potężna technika, tak jest sporo osób, które są się w stanie przez nią przeforsować, mając odpowiednią moc. W sensie ta technika nie robi już takiego wrażenia, bo wszyscy są teraz znacznie silniejsi niż kiedyś. Również nie dawałem tutaj przykładów C0 czy Shiki Fujin, które to są technikami w 100% samobójczymi. Oczywiście są uber mocne, ale co z tego, jeśli zabijasz również siebie? Podsumowując, jak widać jest trochę tych jutsu, którym w sumie nie sposób przeciwdziałać bez bardzo konkretnych zdolności, choć jednocześnie mam świadomość, że większość z nich została stworzona tak, aby tą kontrę znaleźć. Tak czy siak, żeby show trwało, to użytkownicy musieli zapominać o swoich zdolnościach najwyraźniej, bo przestawali ich używać, ale gdyby to była walka tak na serio, to wiele z tego, co tutaj dzisiaj przedstawiłem, kończyłoby ją w sekundę. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, o jakich jeszcze jutsu zapomniałem. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o godzinie 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!